Dzisiaj jest wielkie święto dla naszej wspólnoty nowowiejskiej. Tutaj, w tej okolicy, 100 lat temu powstała szkoła. Bardzo ważna rzecz. Szkoła. Ten czas, który Pan Bóg nam daje, dobrze wykorzystujmy. Bo wiedza, którą otrzymujemy, czasami sobie tak myślimy, znowu do tej szkoły trzeba iść. To ona do końca nie jest tylko dla mnie, ale ona jest później potrzebna Polsce. Bo przecież ucząc się, stając się później starszym, wychodząc w świat, to co tutaj się nauczę, mogę przekazywać, obdarowywać w tym miejscu, w którym żyję. Czyli służyć Polsce. A to jest podstawa. Bo przecież jesteśmy Polakami. Że to ten czas, który Pan nam daje na naukę, na ten czas, który spędzamy w szkole, dobrze wykorzystajmy. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby później, kiedy będziemy mogli spojrzeć z perspektywy pewnego czasu, zobaczyć, dobrze przeszedłem ten czas, dobrze wykorzystałem tę chwilę, dobrze wypełniłem zadanie, które Pan Bóg mi dał. Tak jak Maryi, tak jak świętej Elżbiecie, tak jak innym ludziom, którzy przyczynili się, że ta szkoła powstała, dalej istnieje i będzie istnieć. Czas. Zadanie. I wypełnienie tego zadania przez nas, aby Polska mogła się dobrze rozwijać. Modlę się za uczennice i uczniów szkoły podstawowej w Nowej Wsi od początku jej istnienia aż po dzień dzisiejszy. Żyjący niech będą świadkami Bożej dobroci i miłości, a zmarli niechaj dostąpią szczęścia życia wiecznego. Ciebie prosimy. Panie Boże, prosimy Cię, spełnij te prośby, które Tobie zanieśliśmy przez Chrystusa, Pana naszego. Cudowny dzień, stulecie, 100 lat. Witam serdecznie pana senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Stanisława Karczewskiego. Witamy serdecznie pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Mirosława Maliszewskiego. Witamy panią Martę Zbrowską, pełnomocnika ministra klimatu i środowiska Polski. Pana radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pana Leszka Przybytniaka. Panią Jolantę Sitarek, wicestarosta Krujecki. Pana burmistrza Warki
Dariusza Giskę. Panią Teresę Knyzio, wiceburmistrza Warmii. Panią wójt gminy Jasieniec, panią Martę Cytryńską. Pana Arkadiusza Kosińskiego, burmistrza Brwinowa, absolwenta tego szkoły, tej szkoły. Witamy. Witam serdecznie wszystkich rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów tej już stuletniej szkoły. A teraz, ponieważ to są powitania, a ja bym chciała Państwu przedstawić wyjątkowe osoby. Osoby, które przyjechały do nas aż z Mościsk, z dawnej Polski. Mościska leżą niedaleko Lwowa, obwód lwowski. Zaproszę teraz tutaj panią dyrektor Teresę Teterycz. Przyjechali wczoraj w nocy, poszli spać o 12:00. Mieliśmy różne przygody, ale byli w Warce. I teraz zapraszam panią Teresę, nauczycieli i uczniów, żeby się tutaj nam pokazali. Poznaliśmy się z panią dyrektor Teresą Teterycz, wojowniczką na terenach obwodu lwowskiego, wojowniczką o polską szkołę, która w tamtym roku dostała imię Królowej Jadwigi. Nasza zaprzyjaźniona szkoła nazywa się Ogólnokształcąca Szkoła Średnia imienia Królowej Jadwigi nr 3 w Mościskach. Ile liczymy pani Teresa? Wczoraj dopytywałam, ile 200... Uciekam, muszę się wracać. Uczniów liczy szkoła. I po długiej walce mają tą szkołę i my się razem z nimi cieszymy. I my byliśmy u nich w takiej wizytą roboczą w kwietniu 2018 roku. No i dzisiaj, po tych 5,5 roku, przy tej właśnie ogromnej okazji postanowiliśmy ich do siebie zaprosić. Proszę, głos pani dyrektor teraz oddaję. Szanowni Państwo, szczególne kapłani, szanowni wysokoposadowe osoby, szanowna pani dyrektor, grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice i wszyscy tu obecni. W imieniu obecnej naszej grupy Szkoły nr 3 imieniu Świętej Królowej Jadwigi pragnę serdecznie przywitać tu wszystkich. Szczególnie zwracam się do pani dyrektor. Szanowna pani dyrektor, bardzo cieszymy się, że jesteśmy dzisiaj tu razem z wami. Dziękuję bardzo za pamięć o tym, żeście byli u nas i nie zapomnieli nas. Bardzo serdecznie dziękuję. I na ręce pani chcę złożyć taki pamiątkowy list. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom jeszcze raz, wszystkim tu obecnym, a pani dyrektor i wszystkim życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, opieki Matki Bożej na co dzień. Szczęść wam Boże wszystkim. Obiecuję, że będzie miało honorowe miejsce w naszej szkole, tak jak i nasze porozumienie. Potem oprowadzę, pokażę. Bardzo serdecznie dziękujemy, że pokonaliście tą drogę, jesteście tutaj z nami i mam nadzieję, że niedługo może nam się uda, że tak powiem, jak spokojniejszy czas będzie, przyjechać do was, czego tego spokoju, braku wojny, pokoju, miłości, wzajemnego zrozumienia i po prostu przede wszystkim pokoju wam życzymy. I chcemy jak najszybciej do was przyjechać i niech ta wojna się kończy.
dokładnych źródeł historycznych dotyczących edukacji w Nowej Wsi. Prawdopodobnie początek szkolnictwa dała ochronka dla dzieci, którą zorganizował w jednej izbie dworskiego czworaka Tadeusz Marian Daszewski, ówczesny dziedzic majątku Nowa Wieś. W latach 1919-1921 guwernantka uczyła w niej dzieci fornali czytać i pisać oraz zapoznawała z podstawami religii rzymskokatolickiej. Dziedzic pozwolił, by w ochronce mogły się również uczyć dzieci wiejskie. Bogatsze mogły uczęszczać do odpłatnej szkoły w Ryszkach. Obie te placówki nie zadowalały i nie zaspokajały ambicji mieszkańców Nowej Wsi, którzy chcieli posiadać własną szkołę podstawową. Wówczas wśród mieszkańców Nowej Wsi i okolicznych miejscowości coraz gorętsza stawała się myśl, aby tu na własnym terenie zbudować szkołę dla dzieci. W 1922 roku z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Murowanka, pana Wacława Wierzbickiego oraz najbardziej światłych, umiejących czytać, pisać i liczyć gospodarzy Nowej Wsi, Piotra Kozieła, Józefa Marfińskiego i Józefa Zimochuda, rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na zakup placu i materiałów budowlanych na przyszłą szkołę. Franciszek Gniewosz z gruntu zwanego wtedy Kapuśniakami podarował na plac szkolny 5-arową działkę, którą poszerzono o część posesji należącej do Józefa Marfińskiego. Postawiono drewniany budynek wciśnięty między wiejskie zabudowania, złożony z jednej izby lekcyjnej i z jednego mieszkania dla nauczyciela. W 1923 roku w szkole w Nowej Wsi rozpoczęły naukę dzieci z Nowej Wsi, Tadeuszowa, Polesia, Cegielniowa, Murowanki, Gołębiowa, Przybylskowa, Dębówki, Krześniakowa, Brzezinek, Daszewa, Ochotki, Helenowa, Pupina oraz Franulina. Szkoła zamiast boiska posiadała niewielkie podwórko, za którym przepływała rzeka Czarna. Dużą rolę wówczas w utrzymaniu placówki odegrał dziedzic dóbr nowowiejskich, pan Tadeusz Daszewski, który wspierał ją finansowo. Pierwszą etatową nauczycielką w trzyoddziałowej powszechnej szkole w Nowej Wsi była pani Marianna Chojnacka, która pracowała przez 7 lat, od 1923 do 1930 roku. Po pani Chojnackiej w 1930 roku pracę nauczycielki w szkole podjęła pani Julia Harzyńska z domu Ligęzi-Wiczurna, która kierowała placówką przez 18 lat do 31 sierpnia 1948 roku. Z upływem lat zmieniał się stopień organizacyjny placówki. W latach 1933-37 w szkole były 4 oddziały. W roku szkolnym 37-38 5 oddziałów. Dzieci uczyły się wówczas w klasach łączonych. Z uwagi na zwiększającą się liczbę uczniów wynajęto wtedy izbę lekcyjną od Tadeusza Majaka, mieszkańca Gołębiowa. Kiedy w następnym roku w szkole było już 6 oddziałów, wynajęto 3 izbę lekcyjną od Władysława Michalaka z Nowej Wsi. Po wybuchu II wojny światowej nauka w szkole została przerwana. Budynek zajęli żołnierze niemieccy, którzy zniszczyli wyposażenie i całą dokumentację z pierwszych lat istnienia szkoły. Mimo wojny szkoła w Nowej Wsi nadal funkcjonowała dzięki staraniom kierowniczki pani Julii Harzyńskiej. Było to wówczas trudne zadanie. W budynku szkoły stacjonowali Niemcy. Niedaleko przychodziła linia frontu. Obawa o życie najbliższych i troska o byt materialny nie sprzyjały wtedy edukacji. Zajęcia lekcyjne były prowadzone niesystematycznie. Wiele dzieci nie uczęszczało do szkoły z prostych przyczyn. Dzieci nie miały odzieży, obuwia, często chorowały, pomagały w gospodarstwie rodziców. Okupant, dążąc do degradacji umysłowej i kulturalnej Polaków, obniżył liczbę godzin nauczania. Zakazał prowadzenia lekcji historii, geografii, literatury polskiej. Skonfiskował pomocy naukowe. W końcowej fazie wojny wieś znalazła się w strefie przyfrontowej. Po zakończeniu działań wojennych lekcje zaczęto prowadzić w zniszczonym budynku szkolnym. W roku szkolnym 1947-1948 szkoła w Nowej Wsi funkcjonowała jako publiczna szkoła powszechna 7-klasowa. Nauka i nauczanie nadal pozostawały trudne. Izby lekcyjne porzucane były w wielu punktach wynajętych mieszkaniach gospodarzy pana Franciszka Gniewosza i pana Stanisława Dywana. Dodatkowe 2 sale lekcyjne urządzono w Instytucie Sadownictwa w byłym dworze Daszewskim, będącym wówczas w administracji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W trudnych latach powojennych w szkole w Nowej Wsi pracowali Wiktoria Grętkiewicz, od 1 września 1948 roku kierownik szkoły, pani Aleksandra Bielecka, pani Wisława Grzywacz, pani Daniela Zaleśkiewicz.
W roku szkolnym 1948-1949 w placówce było 6 oddziałów. Do 7 klasy dzieci uczęszczały do szkół we Wrociszewie, w Ogledzicach lub Warce. W następnym roku szkoła znów stała się 7-klasowa. W dalszym ciągu korzystano z wynajmowanych pomieszczeń ulokowanych od siebie w różnej odległości. Mimo to szkoła stanowiła centrum życia wsi. To w niej kino wjazdowe wyświetlało filmy dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Organizowano zawody sportowe. 1 września 1954 roku kierownictwo szkoły objął pan Stanisław Muranowicz, absolwent Państwowego Liceum Pedagogicznego w Mogielnicy. Młody kierownik zamieszkał w małym pokoiku przy szkole bez elektryczności, kontaktu telefonicznego, nawet bez blisko położonej wody. Dziś młodzieży trudno sobie to na pewno wyobrazić. W następnym roku zakończono elektryfikację wsi. W oknach zabłysły żarówki elektryczne. Kierownik szkoły zdobył używany radioodbiornik, który umożliwił między innymi korzystanie z radiowych audycji edukacyjnych. Po zajęciach izba lekcyjna z radioodbiornikiem stawała się wiejską świetlicą. W 1958 roku Komitet Rodzicielski zakupił dla szkoły maszynę do pisania, a dyrektor Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Nowej Wsi, pan Eligiusz Gajewski, przekazał radio Poemat z adapterem i kolekcją płyt. Obwód szkolny obejmował wówczas dzieci z Nowej Wsi, Gołębiowa, Rytomoczydeł, Ryszek, Bucina, Brzezinek, Krześniakowa, Murowanki, a w latach 1956-58 z Franciszkowa i Stefankowa. W roku szkolnym 1957-1958 szkoła w Nowej Wsi liczyła 236 uczniów. W szkole często organizowano zabawy dla rodziców, zebrania gminnych organizacji. Działał Uniwersytet Powszechny dla Rodziców. Był to również okres ruchu spółdzielczego. Mody na oszczędzanie przez uczniów na książeczkach SKO. Niektórzy być może z Państwa pamiętają hasło z tamtych lat. Dziś oszczędzaj w SKO, jutro w PKO. W 1959 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, na czele którego stanął Stanisław Muranowicz, kierownik szkoły. Członkami komitetu zostali Kazimierz Madej, rolnik Brzezinek, długoletni przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego oraz Eligiusz Gajewski, dyrektor Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Nowej Wsi, radny wojewódzki. Budowa nowej szkoły okazała się jednak bardzo dużym wyzwaniem. Należało znaleźć odpowiedni plac pod nowy budynek i zebrać duży fundusz na materiały budowlane. Społeczny Komitet Budowy Szkoły zaczął poszukiwać lokalizacji i zbierać fundusze na nową szkołę. Jednak zebrane środki finansowe okazały się niewystarczające na zakup działki i materiałów budowlanych. Mieszkańcy obwodu szkolnego sami nie byli w stanie sfinansować budowy placówki. Zgłaszali jedynie gotowość przyjścia z pomocą w postaci wykonania prostych prac budowlanych. Z tych to powodów wizja nowej szkoły oddaliła się na kilkanaście lat. Od 1962 roku w Polsce zaczęto wprowadzać 8-klasową szkołę podstawową. W Nowej Wsi uczyniono to w roku 1966-67. Fakt ten przyczynił się jednak do jeszcze znacznego pogorszenia warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej. Coraz bardziej zaczęło brakować sal lekcyjnych na zajęcia edukacyjne. W roku szkolnym 67-68 uczęszczało do szkoły 175 uczniów. Dzięki decyzji dyrektora Eligiusza Gajewskiego o wydzieleniu z areału Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Nowej Wsi 1,5-hektarowej działki rozpoczęto w 1972 roku budowę nowej szkoły. 10 maja 1973 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny. Wtedy spełniły się marzenia społeczności lokalnej. Jak na owe czasy był to nowoczesny, skanalizowany, centralnie ogrzewany gmach o kubaturze 4710 metrów. Mieścił 6 klas lekcyjnych. Bibliotekę, gabinet dyrektora, sekretariat, pokój nauczycielski, salę gimnastyczną, szatnię, kuchnię, świetlicę oraz 2 mieszkania dla nauczycieli. Jest to budynek, w którym do dnia obecnego funkcjonuje szkoła. W tym roku obchodziło również 50-lecie nauki. Odtąd cały wysiłek dyrektora, nauczycieli Komitetu Rodzicielskiego skierowany został na starania o wyposażenie placówki w pomoc naukowe, powiększenie księgozbioru, ożywienie działalności istniejących i nowo powstałych kół zainteresowań. Samorządu Uczniowskiego, Szkolnej Kasy Oszczędności, Szkolnego Koła Odbudowy Warszawy, ZHP, PCK. Sukcesami działały koło polonistyczne kierowane przez panią Irenę Muranowicz, koło matematyczne pod kierunkiem pana Waldemara Mitury,
oraz koło muzyczne prowadzone przez panią Annę Cichońską. Aby pogłębić i utrwalić wiedzę, częściej niż dotąd organizowane były bliższe i dalsze wycieczki krajoznawcze. Od 10 czerwca 1975 roku przy szkole funkcjonowało przeniesione z Woli Bobleskiej schronisko młodzieżowe. Jego kierownictwem była pani Irena Muranowska. 18 maja 1956 roku władze samorządowe i Jasieniec oficjalnie przekazały szkole patrona nad zbiorowymi mogiłami powstańców Gołębiowi i Rytomoczyny. Od tego czasu dyrektor szkoły czyniła starania o nadanie imienia szkole związanego z walką Polaków w czasie powstania styczniowego na naszej ziemi. 30 maja 1970 roku odbyła się uroczystość z okazji 75. rocznicy istnienia szkoły. Szkoła otrzymała również imię bohaterów powstania styczniowego 1863 roku i sztandar z napisem Chwała powstańcom 1863 roku. W Nowej Wsi powstał zespół szkolno-wyszkolny, z którego weszła publiczna szkoła podstawowa imienia bohaterów powstania styczniowego oraz przedszkole samorządowe. Dyrektorem zespołu została pani Stanisława Ruch. Taki stan organizacyjny jest do dnia dzisiejszego. 21 września 2003 roku to również szczególny dzień dla lokalnej społeczności. Konsekracja kościoła pod wezwaniem świętego Izora Oracza Kolejsi. Cała społeczność szkolna, nauczyciele, uczniowie i rodzice włączyli się wówczas w przygotowanie i uczestnictwo w uroczystości. W latach 2007-2012 funkcję dyrektora zespołu szkolno-wyszkolnego w Kolejsi sprawowała pani Anna Przybylska. Szkoła kontynuowała tradycje szkolne. Nadal uroczyście obchodzono rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Dziś w dniu jubileuszu stulecia szkoły dziękujemy osobom, które miały odwagę, by w tych trudnych latach pozyskania niepodległości podjąć zadanie utworzenia szkoły w Nowej Wsi. Dziękujemy kierownikom, dyrektorom, nauczycielom, rodzicom, absolwentom, że przez kolejne lata kontynuowali to dzieło i rozsławiali imię szkoły. I dziś tak uroczyście możemy obchodzić jubileusz stulecia. Nasza szkoła odwołuje się do chlubnych tradycji, przekazując je następnym pokoleniom zgodnie ze słowami poety. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze miejsce. Na nich się jeszcze święty obieca i miłość ludzka stoi tam na straży, a wy mieliście mi cześć. Dziękuję za uwagę. W 1952 ukończyłam liceum pedagogiczne w Mogilnicy, które przygotowywało lokalnie nauczycieli do pracy w szkołach. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości i skierowaniu do pracy przybyłam do Nowej Wsi i byłam nieco zaskoczona, bo w Wydziale Oświaty Królewskiego twierdzili, że i wieś, i budownictwo pozostało jeszcze po wojnie, ale nieco odżyło i świetnie da się pracować w tej Polsce. Żegnając się z oficjalną pracą, marzyłam, żeby chociaż można jeszcze współpracować, wykorzystać swoją energię, siłę swojego do tego, aby to społeczeństwo podnosiło swoją nie tylko wiedzę, ale umiejętność, no i standard życia, o co cały czas walczy. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa pani Janko. Ja tylko chciałam tyle powiedzieć, że nasza pani Henia Tomala to jest rodziną z panią Karzyńską i to jest ważna wiadomość. To jest bardzo ważna i pani i z tej okazji również, ja wiem, że pani Henryka prawdopodobnie nie zdoła wejść tutaj. Jest pani Henia? Pani Heniu, dla pani
Czy pani zdoła do nas tutaj dołączyć? Nie, poprosimy. No, wiem, wiem. Bardzo proszę, schodzimy z kwiatami do pani Henryki Tomale, najstarszej z domu Harzyńskiej, czyli pierwszej naszej pani dyrektor, założycielki szkoły. Bardzo wielkie brawa! Ja już poznałam. Proszę państwa, w związku z tym, że jest pogoda taka, jaka jest, przekładamy troszeczkę porządek programu. I teraz państwo parlamentarzyści, goście proszą o oddanie im głosu, więc też przychylam się prośbie. Bardzo proszę, kto z państwa pierwszy zabierze głos? Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim nauczycielom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy tej szkoły, istnienia tej szkoły, aktywności, operatywności, zaangażowania, budowania wspólnoty, bo państwo nie jesteście tu w tej szkole tylko i wyłącznie do tego, abyście uczyli młodzież, wychowywali, edukowali, ale również budowali wspólnotę. I tą wspólnotę państwo budujecie. I bardzo pani dyrektor i wszystkim chciałbym za to podziękować. Takie znaki czasu, ja wsłuchiwałem się w głos emerytowanej pani nauczycielki, która mówiła o elektryfikacji. W tej chwili myślimy o szerokopasmowym internecie, także przerzucamy karty historii. Życzymy, ja życzę szkole dalszego rozwoju, życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, gratulując tych osiągnięć, o których tu była mowa. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Dziękuję, panie senatorze. Pan poseł Maliszewski zaprasza. Ustaliliśmy, że będziemy mówili bardzo krótko ze względu na pogodę. I tak naprawdę to szkoda, że ten deszcz nam popsuł tak wspaniałą uroczystość, bo to jest przepiękny jubileusz. Stulecie szkoły jest wspaniałym jubileuszem. Ja bardzo wsłuchiwałem się w to, co w kościele mówił ksiądz proboszcz, bo to było bardzo dobre kazanie, bardzo kompletne, oddające charakter też tej uroczystości, ale także tej placówki i tej społeczności. Więc ci, którzy w kościele nie byli z różnych przyczyn, niech żałują, bo w zasadzie można by nic nie dodawać do tego, co powiedział ksiądz proboszcz. A zaczął swoje wystąpienie od tego, że powiedział, że dziś jest, mniej więcej tak powiedział, dziś jest wielki dzień dla naszej wspólnoty. I rzeczywiście tak należy szkołę traktować, jako wielką wspólnotę, nie tylko jako budynek, nie tylko jako placówkę oświatową, ale przede wszystkim miejsce, gdzie ludzie łączą się, a młodzi ludzie zdobywają edukację. Tak przypomniało mi się też to, co było powiedziane w rysie historycznym o tym, że mądrzy, światli i umiejący czytać ludzie wspólnie z tutejszym dziedzicem podjęli decyzję budowy szkoły. Właśnie tacy ludzie nadają ton i tworzą rzeczywistość. I rzeczywiście tak tu było 100 lat temu. Dziedzic Tadeusz Daszewski wystąpił z taką inicjatywą, znalazł innych, którzy podjęli to dzieło i ta placówka powstała i przez ponad 100 lat kształci młodych ludzi. Tak naprawdę w tym miejscu, w takich miejscach, jak wiemy dobrze, kształtują się ludzkie charaktery, ludzkie postawy. Tu się zdobywa nie tylko wiedzę, ale tu się też zdobywa doświadczenie i tu się też człowiek kształtuje na całe dorosłe życie. Więc bardzo dziękuję za to, że państwo już to robicie przez 100 lat. I z tej okazji pragnę i tym, którzy są już dzisiaj na emeryturze, tym, którzy dzisiaj w tej szkole pracują, ale także młodzieży przekazał taki okolicznościowy list gratulacyjny w podziękowaniu za to, co tu było robione przez 100 lat i z nadzieją, że będziecie w przyszłości wychowywać młodych, otwartych na świat, konkurencyjnych na światowym rynku pracy, wykształconych, tolerancyjnych, wspaniałych Polaków, wspaniałych obywateli, którzy, i to też ksiądz powiedział, będą budować przyszłość naszego kraju. Wszystkiego dobrego dla państwa. Gorąco dziękuję, że mogę też tu u was być. Dziękujemy bardzo. O zabranie głosu poprosimy pana Leszka Przybytniaka, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Szanowni panowie parlamentarzyści, zaproszeni goście, szanowni państwo, drogie dzieci. Oświata jest bardzo ważna i myślę, że ta szkoła spełniła swoje zadanie i to bardzo mocno, kształcąc przez te 100 lat naprawdę pokolenia. Szanowni państwo, gratuluję wspaniałego jubileuszu. 100 lat rzeczywiście to jest to niemało. Jest to ogromna historia, jest to ogromna historia tej szkoły, ale również historia mieszkańców Nowej Wsi, tych, co się tu uczyli. Przecież to są naprawdę grono, ogromne grono
dzieci, które tu chodziły do szkoły. Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego pogratulować jubileuszu, życzyć, by ta szkoła rozwijała się tak, jak przez te 100 lat mogła uczyć dalej, mogła uczyć następne pokolenia w tym duchu patriotyzmu, w duchu lokalnego patriotyzmu, bo też jest bardzo ważny. Na ręce pani dyrektor chciałem wręczyć, szanowni Państwo, najwyższe odznaczenie, które przyznaje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jest to pamiątkowy medal Promazowia. Jest to medal za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Wyróżnienie dla publicznej szkoły podstawowej imieniem bohaterów Powstania Styczniowego 1863 roku w Nowej Wsi. Pani dyrektor, proszę przyjąć gratulacje i podziękowania. Tutaj z pomocą pana burmistrza, bo tutaj jest kilka takich elementów, szanowni państwo, jest tu medal. Myślę, że będzie w gablocie szkolnej jako wyjątkowe miejsce. Szanowni państwo, pani dyrektor, jeszcze pozwólcie, że jeszcze chwileczkę. Szanowni państwo, przy okazji tutaj przedstawiania historii szkoły dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście szkoła uczestniczy, dzieci uczestniczą w pracach na rzecz tutaj lokalnego środowiska, ale również uczestniczą w różnych rajdach turystycznych. Pani dyrektor jest tutaj znaną osobą, jeśli chodzi o tworzenie pewnej historii i pozwólcie, szanowni państwo, że uhonoruję panią dyrektor dyplomem uznania. Dyplom uznania dla pani Marzeny Tomaszewskiej w podziękowaniu za zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju turystyki oraz promocji walorów krajobrazowych wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego. Szanowni państwo, proszę o klaski. Dziękuję bardzo. Czekałam. dziękuję bardzo. Szanowni państwo, życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego i miłej zabawy dzisiejszego dnia. Dziękuję bardzo. Głos zabiorą gospodarze tutejszego terenu, pan burmistrz Dariusz Giska i chyba pani wiceburmistrz, tak? Pani Teresa. No to zapraszamy chociaż tutaj do towarzyszenia, żeby wszyscy, bo może mamy jakichś gości, którzy nie znają, tak, gospodarzy terenu. Więc jeszcze pan przewodniczący Rady naszej gminy, pan Daniel Bugała. Pani dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice, kochani uczniowie, panie marszałku, panie pośle, panie radny sejmiku województwa mazowieckiego, mógłbym jeszcze bardzo długo wymieniać tych gości, których zgromadziliście na dzisiejszej swojej ważnej uroczystości dla tej szkoły. 100 lat to jest potwierdzenie tego, jak potrafiliście przez tyle lat zgromadzić tylu przyjaciół i tego wam zazdroszczę, ale jednocześnie wam gratuluję. Moi drodzy, jest z nami marszałek, jest z nami poseł. To świadczy o tym, że ta szkoła będzie funkcjonować, będzie istnieć. Nic nie mówili o pieniądzach, jakie są przeznaczone na tą szkołę, bo będą dalsze inwestycje, ale ta pogoda troszkę pokrzyżowała nam wszystkim wystąpienia. Obiecaliśmy sobie, że będziemy mówić krótko. No, parlamentarzyści dotrzymali słowa, ja nie muszę. Ale to jest ta rola gospodarza terenu. Także, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za to zaangażowanie. Wam, rodzicom, nauczycielom, księdzu proboszczowi, księdzu dziekanowi, bo niewątpliwie widać, że tworzycie jedną wspólnotę. Integrujecie społeczeństwo i dla nas, dla samorządu gminy Warka, jest to najważniejsze. Szkoła ma integrować, szkoła ma być centrum kulturalnym i to wszystko jest w tym budynku realizowane dzięki pani dyrektor, dzięki poprzednim dyrektorom. Cieszę się, że są z nami, jest pani Stasia Róg. Nie wywołaliśmy jej tutaj na scenę, ale była. Nie zauważyłem przez deszcz. Także musicie mi to darować. Moi drodzy, ja się bardzo cieszę właśnie z tego powodu, że jesteście wszyscy razem tutaj z nami i wszyscy razem będziemy się starać, żeby dalej ta szkoła funkcjonowała, żeby dalej się rozwijała i żeby miała takie efekty jak do tej pory.
Pani dyrektor, my jako samorząd gminy Warka do słów dołączamy jeszcze czek. Nie będę mówił ile pieniędzy, ale zawsze się każda złotówka przyda. Zajrzę. Bardzo dziękuję, ale zajrzę. Nie będzie tutaj tajemnic. Ale ja już będę kończył, pani dyrektor, a później pani powie. Nie. Moi drodzy, życzę wam kolejnych 100 lat w takiej kondycji, z taką drużyną, z takimi ludźmi wspomagającymi. Rozwijajcie się, a ja jak będę mógł, będę wam pomagał. Wszystkiego dobrego, a dużo zdróweczka. Ja liczę, liczę zera, jest 110 tysięcy. Dziękujemy za te słowa uznania i wsparcie. I tutaj, o widzę, idą kolejne tutaj fajne rzeczy, które ucieszą naszych uczniów wraz z panem dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji, Pawłem Maciejewskim. Dziękuję. Ja słysząc o wspaniałych sukcesach i wiem, znam te sukcesy uczniów z Nowej Wsi. Skromny taki prezent, który mam nadzieję pozwoli osiągać jeszcze większe sukcesy na niwie sportowej. I gratuluję 100 lat. Życzę kolejnych 100 lat. Dziękuję. Chciało mi odebrać mowę, ale tylko na chwilę. Na długo się nie da. Jest z nami również pani Monika Kozłowska, dyrektor Ośrodka Sportu. Tak, po sąsiedzku, Góra Kalwaria, zobaczcie. My jesteśmy takim miejscem, które współpracuje naprawdę szeroko. Szanowna pani dyrektor, szanowni państwo, kochane dzieci. Jako dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji powiem bardzo krótko. Nie można mieć 100 lat i dobrze funkcjonować, jeśli się nie uprawia sportu. W związku z tym na ręce pani dyrektor przekazuję sprzęt sportowy i życzę dużo aktywności fizycznej. Nie tylko uczniom, ale także rodzicom. Im więcej aktywności, im więcej sportu, tym mniej problemów. Więc zachęcam was wszystkich, kochani. Biegajcie, skaczcie, tańczcie. Ruch to zdrowie, pamiętajcie o tym. I życzę kolejnych 100 lat właśnie w aktywności fizycznej. Dziękujemy bardzo. Oddaję głos pani Marcie Cytryńskiej, wójt gminy Jasieniec. Szanowni państwo, pani dyrektor, chciałam serdecznie pogratulować tego wyjątkowego jubileuszu. Przecież szkoła na stałe wpisała się w historii nie tylko gminy Warka, ale również w historii gminy Jasieniec. Zawsze współpracujemy, nigdy pani nie odmawia tej współpracy, tej pomocy. Także naprawdę gratuluję zarówno pani tego jubileuszu, jak również nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim tutaj, lokalnej społeczności. Naprawdę potraficie łączyć ludzi, a nie dzielić. Dlatego proszę przyjąć tą tablicę pamiątkową. Niech znajdzie gdzieś tutaj swoje miejsce. Dziękujemy pięknie. Przed nami pani Jolanta Sitarek, wicestarosta grójecki. Szanowni państwo, witam państwa serdecznie razem z moim kolegą pracującym w samorządzie radnym powiatowym panem Janem Madejem. Szanowni państwo, ponieważ ja z zawodu jestem nauczycielem, więc może ja lepiej list przeczytam, bo jak zacznę mówić od siebie, to może będzie za długo. Szanowna pani dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsług, rodzice, uczniowie i wychowankowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi. W imieniu samorządu powiatu grójeckiego na ręce pani dyrektor pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu stulecia istnienia zespołu szkolno-przedszkolnego w Nowej Wsi. Dzisiejsza uroczystość jest niezwykle podniosła i ma wielkie znaczenie historyczne. Zawiera w sobie 100 lat tradycji szkoły, stanowiąc symbol wzruszeń, zadumy, refleksji i wspomnień. Składam serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy wnoszą swój trud w przekazywanie wiedzy i kształtowanie osobowości młodych pokoleń. Wszystkim osobom związanym ze szkołą gratuluję twórczej pracy,
wytrwałości w pełnieniu misji, niesłabnącego zaangażowania w jej sprawy. Uczniom życzę jak najszczęśliwszych lat spędzonych w murach szkoły, a w przyszłości jak najlepszych wspomnień. Całej społeczności szkolnej życzę owocnej realizacji wszelkich zamierzeń, pielęgnowania pięknych tradycji placówki, sukcesów w kolejnych latach działalności podczas poszukiwania tego, co dobre, piękne, prawe i mądre. List podpisał pan starosta grójecki, pan Krzysztof Ambroziak. Szanowni Państwo, my również przyszliśmy z prezentem, no może nie aż tak okazałym jak od organu prowadzącego waszego, ale też mamy czek i chcemy go przekazać na ręce pani dyrektor. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Bardzo, bardzo dziękujemy. A dobrze, dobrze. Tak. Pan Jan Madej, radny powiatu grójeckiego. Ja do tej szkoły zacząłem uczęszczać w 63 roku. No nie do tej, ale do Nowej Wsi. Tak tu była mowa. Mój tata był inicjatorem właśnie, Kazimierz Madej, był inicjatorem powstania tej szkoły. Długo to się zeszło, ale później moje córki tu chodziły. Ja tu przez 10 lat byłem przewodniczącym Rady Rodziców. To był najpiękniejszy okres w moim życiu. Tu właśnie z panią Muranowicz, z panią Stanisławą Mruk. Wtedy udało nam się nadać imię szkole, wtedy ufundowaliśmy sztandar. Naprawdę przez różne kuligi, ogniska, bale, wtedy można było na tym zarabiać pieniądze, na jakieś farby. My sami malowaliśmy. Naprawdę to była wspaniała wspólnota. Tworzyliśmy zespół, jaki no, trudno sobie wyobrazić. Właśnie ten początek tego parku zainicjowałem, żeby została, każda klasa zostawiła coś po sobie. Piękne tradycje, piękne chwile. Dziękuję, mówię. Jestem dumny, szczęśliwy i zaszczycony, że mogłem w tym gronie współpracować. Jeszcze raz gratulacje i serdeczne dzięki za ten piękny okres. Dziękujemy panie Janie. Zapraszamy panią Katarzynę Leśniak, dyrektor publicznej szkoły podstawowej imienia Juliana Suskiego w Jasieńcu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie przede wszystkim na to wielkie święto. Proszę Państwa, jestem tu nie tylko jako dyrektor publicznej szkoły imienia Juliana Suskiego w Jasieńcu, ale również jako absolwent tej szkoły. Ja również chodziłam tutaj i byłam tym rocznikiem właśnie, który po raz pierwszy przekroczył próg tej nowej szkoły, ponieważ do pierwszej klasy chodziłam jeszcze do domku, gdzie była wynajmowana izba i właśnie tam zaczynałam klasę pierwszą. Proszę Państwa, gratuluję tego rozwoju, gratuluję pani dyrektor i poprzednikom również, którzy rozwinęli tę placówkę bardzo poważnie. Gratuluję mojej mamie, pani Teresie Papierowskiej. Gratuluję pani Irenie Muranowicz. To są nauczycielki, które mnie uczyły, które tutaj jeszcze z nami są. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Czyli seria absolwentów ruszyła i mamy tutaj kolejnego super absolwenta. Pan Arkadiusz Kosiński, dzisiaj burmistrz Brwinowa. Nie wiem, panie Arkadiuszu, czy pan mnie pamięta? Pewnie nie, bo myśmy kiedyś mieszkali w tym Pani samym Moniko, domu w Boglewicach. Jak moja przedmówczyni, mam tą wielką przewagę nad wszystkimi poprzednimi mówcami, że ja tak naprawdę zdeptałem ten teren, praktycznie każdy jego metr kwadratowy. Na niejedno drzewo wchodziłem, niejedno w tej szkole przeżyłem i tak naprawdę chciałbym podziękować. Chciałbym podziękować tej kadrze, która dzisiaj przyszła, a pamięta mnie jeszcze. Chciałbym podziękować wszystkim wcześniejszym nauczycielom, ale również wszystkim tym, którzy dzisiaj pracujecie dla tej społeczności, pracujecie dla swoich dzieci, lepicie te dzieciaczki od maleńkości do 8 klasy. Te dzieci kończą szkołę i tak jak ja jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny za to, co daliście mi. Gdyby nie nauka w tej szkole, nie osiągnąłbym tego, co mam, co mi się udało w życiu. I życzę Państwu, bo za kilka dni mamy Dzień Święto Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, niektórzy powiedzą. Życzę wszystkim Państwu, nauczycielom, żebyście mieli jak najwięcej satysfakcji z tego, co robicie, jak najwięcej szczęścia przynosiła wam ta praca, ale również, żeby ta praca była połączona z jak najlepszymi wynagrodzeniami. Również dla pracowników szkoły, wszystkiego, co najlepsze. A ja, proszę Państwa, wychowałem się w cieniu dworów Nowej Wsi.
dworu, który, jak słyszeliśmy, dzisiaj pełnił również przez kilka lat jako część szkoły funkcjonował. Chciałbym, zamówiłem taką akwarelę i chciałbym pani dyrektor przekazać z podziękowaniami, mając nadzieję, że szkoła będzie się fantastycznie rozwijała nie przez następne 50 lat, jak ten budynek tutaj ma, nie przez 100 lat, jak mamy rocznicę dzisiejszą, ale chciałbym, żeby po prostu działała, funkcjonowała do końca świata, a nawet jeszcze jeden dzień dłużej. Pani dyrektor, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Tak, tutaj też powiązania były. Proszę o zabranie głosu panią Marzenę Jankowską, prezes PTTK, oddział Warka. Pani dyrektor, szanowni państwo, zarząd oddziału PTTK imienia Wiktora Krawczyka w Warce składa gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania za wytrwałą i pełną pasji pracę na rzecz kształcenia i wychowania wielu pokoleń młodzieży. Dziękujemy za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w zakresie rozwoju krajoznawstwa i turystyki wśród uczniów szkoły. Całej społeczności szkolnej życzymy entuzjazmu i wytrwałości w dalszym tworzeniu szkoły na miarę XXI wieku. Dziękujemy. A tutaj teraz taki mocny zespół przed nami. Tutaj mamy dyrektorów placówek oświatowych z siedzibą na terenie gminy Warka, którzy przybyli do nas dzisiaj. Szanowni Oddajemy państwo, głos. My tutaj taką mocną grupą się spotykamy. Szanowna koleżanko, pani dyrektor. W dniu tak wspaniałego jubileuszu stulecia szkoły chcieliśmy bardzo serdecznie państwu pogratulować i przekazać nasze wspólne życzenia. Żebyście dalej tworzyli tą szkołę z pasją, żebyście dalej się rozwijali, mieli dużo sił takich witalnych do pracy, a my będziemy was wspierać. Tutaj taki skromny prezent, upominek od nas wszystkich. Mam nadzieję, że ten sprzęt się przyda państwu na tych naszych wspaniałych zajęciach, nam bliskich, najbardziej nam bliskich, na wychowaniu fizycznym. Także tego państwu życzymy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że kolejne 100 lat, a nawet i dłużej, będzie ta szkoła świetnie prosperować. No z takim dyrektorem to raczej chyba nie widzę inaczej. Wszystkiego dobrego życzymy od nas wszystkich. Maćku, ja to myślę sobie, że jak to jest coś sportowego, to jest może taka sala gimnastyczna składana z malutkich klocków Lego. Tak. Dziękuję wam bardzo. To są moje zaprzyjaźnione koleżanki ze szkoły obok. Czeka Ziu, pani Ania Dacka i pani Barba Basia Tywiszewska, szkoła specjalna. Dwa słowa. Gratuluję tak pięknego jubileuszu, pięknej uroczystości. Jest to kronika, na której chciałabym, życzę tego, żeby kolejne sukcesy były zapisywane złotymi zgłoskami. Gratuluję jeszcze raz i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękujemy naszym wspaniałym sąsiadkom. Jedna z naszych sponsorek, która tutaj z nami współpracuje systematycznie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystość. Bardzo dziękuję i składam serdeczne gratulacje i podziękowania za wychowanie tak wielu pokoleń dzieci i młodzieży, a także podejmowanie cennych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Tutaj ode mnie, od mojej firmy jest taki mały podarunek, który to jest moje życzenie. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dotychczasowe serducho okazane. No i oczywiście zapraszam do dalszej współpracy. Dziękuję bardzo. Na takich turystycznych szlakach, na naszych imprezach turystycznych dzieci naprawdę coraz... Pierwsze miejsce to nie jest rada gratka, naprawdę, żeby wygrać i w Rynie pierwsze miejsce przyjąć w turnieju turystycznym krajoznawczym, który jest bardzo trudnym turniejem, który ma już 50 lat i na naszej ziemi w przyszłym roku będzie 50 lat rocznicy.
i będzie w Kozienicach. Także zapraszamy. Nie wiem, czy nam się uda zrobić tutaj, ale zapraszamy i mam nadzieję, że Mazowsze będzie górą i będziemy zabierać cały czas pierwsze miejsca. A chciałabym zaprosić również krajoznawców z tego terenu do pisania tej drugiej części, czyli właściwie tej drugiej edycji, drugiego wydania kanonu województwa mazowieckiego. Co jest ważne, bo tutaj akurat jeden z autorów jest tutaj przy mnie. Napisaliśmy razem i wydaliśmy z Urzędem Województwa Mazowieckiego kanon. Kanonów jest w tej chwili tylko 10. Nie każde województwo ma. My mamy i cieszymy się z tego i zapraszamy na turystyczne szlaki i również do pisania tej historii. Prawda? Do pisania. Napiszemy. Pokazania jej w zdjęciach, pokazania jej... Także bardzo zapraszamy do współdziałania, tak jak dotychczas robicie to wszystko pięknie. Także zapraszamy. Robienie zdjęć, poznawanie kultury, poznawanie krajoznawstwa, chodzenia po lasach, po ścieżkach, pokazania dzieciom to, co niedawno zrobił bardzo ładnie oddział warecki. Naprawdę, ile przyjechało? Prawie 300 osób przyjechało, młodzieży, po to, żeby zwiedzić, zobaczyć i przekazać dalej z województwa mazowieckiego. Dziękujemy serdecznie i prosimy o więcej. Pani prezes, ja to nie wiem, czy tam jeden rozdział to na nas wystarczy w tym następnym kanonie z takim prezesem Wareckim i z dyrektorem prężnym, także to my to będziemy pisać i piszemy. Dwa rozdziały bardzo prosimy, tak. Ja jeszcze dodam tylko do tego podziękowania za wspaniałą edukację historyczną, zarówno lokalną, jak i w skali ogólnopolskiej, którą cały czas prowadzicie. Udział w szczególności w konkursie Poznajemy Ojcowiznę i od szeregu lat wyróżnienia w wysokie miejsca w skali ogólnopolskiej. Zresztą nie dziwota, tytuł, imię szkoły zobowiązuje, więc w związku z tym właśnie dziękując za to, co już osiągnęliście, gratulując tego, życzę, żeby w następnych latach te sukcesy trwały, trwały i trwały. Serdecznie dziękuję. No dobrze, mamy również lokalny klub seniora Czerwone Jabłuszko z panią Stanisławą Róg, ciągle z nami współpracującą, byłą dyrektor tej szkoły, dobrą duszą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Koleżanko dyrektor, ja nie mogę patrzeć, przytul się trochę do mnie, trochę nagrzeje. Proszę Państwa, wszyscy wiedzą, że tradycją tej szkoły jest sadzenie drzewka z okazji jakiegoś szczególnego święta i takim świętem dzisiaj jest jubileusz stulecia. Dlatego proszę od nas przyjąć to drzewko. Nazwę ma taką trudną, że dopiero na piśmie przekażę pani dyrektor. I zgodnie z umową mówiłam, jak ja zemrę, to ma być jedna aleja w tym parku, aleja Stanisławu, pana Muranowicza i moja, bo to był nasz park i dlatego takie mamy życzenie. Ja już państwa się wymyśliłam, co będzie. Wymyśliłam, tylko to drzewo zobaczyłam. Cóż to jest za drzewo? Kanadyjski świerk. Dobrze, ale ja nie, rodaj żeński, więc mamy już drzewo, dąb imienia Stanisława na stulecie, na 700-lecie Warki, Boże, 700-lecie Warki. To teraz zrobimy, ale to teraz już, tak, Stanisława, czy jak zemrze Stanisława? No co no? Nie, to będzie wtedy imienia Stanisławy, Stasia po prostu, prawda? Może być? Czy tak planujecie? No bardzo proszę. Drzewko Stasia. Dziękuję wam. I przyjaciele naszej szkoły, Małgorzata Woźniak i Fundacja Konwiwentia, chciałam powiedzieć za dużo i za szybko, imienia Juliusza Słowackiego, Marcin Bąkiewicz, sam prezes oczywiście.
Chciałam powiedzieć kilka słów. Pani dyrektor, pani wraz ze swoją radą pedagogiczną jest najlepszym dyrektorem, jakim znam. I ma pani najlepszą radę. A także pani Marzenka, dziękuję ci za te... dla tutaj społeczeństwa, dla młodzieży i dla nas. Nie zapominasz o wszystkich przyjaciołach, jakich masz. Pani dyrektor, współpracujemy już od wielu, wielu lat. Ja tylko mam dzisiaj przyjemność uczestniczyć w tym i dziękuję za zaproszenie. Takiej pani dyrektor to ja naprawdę nie znam. I gratuluję społeczności lokalnej właśnie takiej dyrekcji, takiej kadry, takiej placówki. Przekazuję list gratulacyjny, który będzie miał wymiar symboliczny, dlatego że będzie pamiętał o deszczu. Tak, będzie pamiętał o deszczu. Wszystkiego dobrego. Jestem pod ogromnym wrażeniem, pani dyrektor. I 100 lat sukcesu. Kolejny. Uścisnęła ludy kraje, ludom rzekła pokój wam. Chwała Panu, sługą czeka zgon. Święta nasza idzie za sześć stron. Zdrowi car z Birem plec, z polskim ludem Bóg i miecz. Bóg nad nami zbioru nam. Zdrowi car z Birem plec. Tysiąc matek opłakuje dzieci. Zginął. Padają knuty od Niemna do Chiwy. Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże. Gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże. Warszawa jedna twojej mocy się urąga. Podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzów, chrobrych z twej głowy. Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy. Dziadek walczył w powstaniu styczniowym, żeby ta nasza Polska była wolna. Twój ojciec też walczył w wielkiej wojnie. I teraz ona jest twoja ojczyzna. Ty też musisz się o nią starać. Już nie musisz się bić i umierać. Teraz można inaczej. Ach, jak przyjemnie! Yeah.
to częste są przypadki. Doceniaj, co masz, czas leci raz, dwa. Ramię w ramię, przejdźmy przez to łatwo. To było 8 lat, zbierajmy się tak. Co ty mi upadki, to częste są przypadki. Doceniaj, co masz, czas leci raz, dwa. Silny bądź i walcz. Dyrektor i pani Jankowska znów będą z nas dumne, gdyż nie tylko wspaniale reprezentujemy szkołę w konkursach historycznych, ale również interesujemy się przeszłością naszych przodków oraz cenimy ich dokonania. Nobles oblige, szlachectwo zobowiązuje, nie wolno spatałaszyć danych nam szans. Tak, tak. W maju kolejna edycja ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju turystyczno-krajoznawczego. Zagadnienia niełatwe, mnóstwo szczegółów oraz pojęć. Musimy powtórzyć wynik z poprzedniego roku. Pierwsze miejsce w Polsce. Pomyśl, nasi prapradziadkowie patrzą teraz na nas z góry, ze swych niebiańskich domków i są zapewne równie wzruszeni, dumni jak my oraz szczęśliwi, że odzyskali wolność, którą możemy się wszyscy teraz cieszyć. Jesteśmy Polsce potrzebni, jak matce potrzebny jest syn. By chleba naszego powszedniego nikt nie zmienił w ogień i dym. Gdy zimą zbieli snowy nas, gdy lato nas zwoni, czy wiosną wśród jabłoni piosenka dzwoni. Pokażcie mi piękniejsze kraj na ziemi, słowo jesieni, do góry w zielony marsz. Pokażcie mi piękniejszy kraj na ziemi i ziemia tak, rodzina ziemia tak. Tu znaczy ile znaczyć chce. Szczęścia mi nie liczę i krzyczę tak jak ty. Czy za dwoje w oczy się srebrny mieni, śnieżnej przestrzeni słoneczka spa. To uczniowie klas 4-8, ale również gościnnie pierwszoklasistki
zespołu szkolno-przedszkolnego Nowej Wsi. Jeszcze raz wielkie brawa dla nich. Dzieciaki, weźcie się za ręce i tak pięknie się serdecznie ukłońcie wszystkim tym, którzy tutaj czekali tak długo na wasz występ. O tak, pięknie. Dziękujemy. Wjeżdża tort urodzinowy, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rytomoczydłach. Wiem, że zawiadowała tym wszystkim pani Ewa Matulka. O, tak, tak, chłopaki tutaj już przygotowują się. Będzie zaraz wielki wystrzał i słuchajcie, 100 lat już mamy, więc teraz życzymy sobie kolejnej setki, czyli będziemy śpiewać 200. Mam nadzieję, że wszyscy nam w tym pomogą. No i wszystkich zaczynam. Zapraszam oczywiście do wspólnego śpiewu. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Śpiewaliśmy Niech żyje nam, bo chodzi oczywiście o naszą szkołę, ale wraz z nią, słuchajcie, szkoły nie może być bez ludzi, więc jak tutaj słyszałam, że ktoś śpiewał Niech żyją nam, no to właśnie ci, którzy tę szkołę tworzą. I oby tak dalej. Jakże nie mam smutna być, do starego każą iść. Czasu niewiele, jeszcze dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, jeszcze dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Oh.